Witam serdecznie, drodzy seniorzy, wnuk Lipiński Marian. Dziś kolejny odcinek, ale troszeczkę inny. Troszeczkę inny z tego względu, że dosyć intensywnie ćwiczyliśmy do tej pory. Dziś poznacie technikę relaksacji. Często i gęsto bywa tak, że jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani, zestresowani i często i gęsto nie potrafimy sobie z tym poradzić. Dziś pokażę Wam, oczywiście na moim modelu, a tym modelem będzie Justyna, jak sobie poradzić z codziennym stresem. Po ostatnich ćwiczeniach mam nadzieję, że wypróbowaliście chociażby jedną tabatę, jeden rodzaj. Po takich ćwiczeniach warto wypróbować właśnie tą metodę. Dziś poznacie metodę relaksacyjną, tak zwaną wizualizację. Co będzie do tego potrzebne? Przede wszystkim nasz model, czyli Justyna, będzie nam potrzebna. Cześć. Dodatkowo możemy zrobić to na macie, możemy zrobić to na łóżku, na wygodnym fotelu. Przede wszystkim musicie sobie uświadomić, że musicie mieć wszystkie stresory wyłączone praktycznie. My akurat mamy tutaj kominek, jest nama kieliszek wina. Zamiast wody tym razem. Tak jest, zamiast wody. Super. Nie może nam nic zakłócić. Żaden hałas zewnętrzny, po prostu mamy się wyłączyć. Mamy się wyłączyć. To jest dla nas. Tak jest. I przede wszystkim chciałbym, żebyście się wsłuchali w mój głos. Ja będę Was prowadził, a Wy macie za zadanie się odprężyć. Chciałbym, abyście napisali ewentualnie gdzieś w komentarzu, jak się czuliście. Jak się poczuliście po tej relaksacji. Ale szczerze, czy odprężeni, czy jednak dało o sobie znać zmęczenie. Dobrze, ja idę już za obiektyw, a mój model się usadowi. Jestem za. Dobrze, moi drodzy. Ułóż się swobodnie. Gdziekolwiek jesteś, czy jesteś na macie, czy jesteś na łóżku, czy jesteś na fotelu. Jeśli jesteś tak jak mój model na macie, to ułóż nogi prosto. Niech spoczną na ziemi. Przede wszystkim nie krzyżuj nóg. Swobodnie, niech leżą. Ręce ułóż wzdłuż ciała, swobodnie. Ułóż głowę na poduszce, tak aby swobodnie dociskała szyją do poduszki. Poczuj, jak leżysz swobodnie na łóżku, na fotelu, czy na tej macie. Twoje ciało się powoli odpręża. Czujesz, jak plecy dociskają do podłoża. Jak twoje uda dociskają do podłoża. Jak twoje pięty dociskają do podłoża. Twoje ręce swobodnie, ale dosyć pewnie dociskają do podłoża. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort, to popraw jeszcze. Masz na to czas. Zamknij oczy, wyłącz wszystko co cię otacza naokoło. Zostaw za sobą już troski dnia codziennego.
Czujesz, jak twoje ręce są zmęczone. Czujesz, jak twoje plecy zaczynają się odprężać. I jak twoje biodra zaczynają się odprężać. Twoje uda stają się wiotkie. Twoje podudzia stają się wiotkie. Twoje pięty swobodnie dociskają do podłoża. Czujesz, jak twoje powieki dociskają coraz mocniej i mocniej i mocniej. Wyobraź sobie, że jesteś na łące. Widzisz przed sobą trawę kołysaną przez wiatr. Trawa swobodnie się kołysze w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Wyobraź sobie, że przechadzasz się po tej łące. Wokoło widzisz dużo kwiatów, żółte, białe, czerwone. Połóż się na tej łące. Swobodnie. Czujesz, jak otacza cię przyroda. Czujesz ciepło słońca, jak cię otacza. Wsłuchaj się w przyrodę. Twój oddech zwalnia. Wsłuchaj się w swój oddech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Czujesz, jak otacza cię wiatr. Lekko smaga twoje czoło. Czujesz ciepło na rękach. Czujesz ciepło na brzuchu. Ciepło na udach. Ciepło na czole. Wsłuchaj się w przyrodę. Słyszysz, jak ptaszki ćwierkają. Jak pszczoły pracowicie bzyczą. Gdzieś w oddali słyszysz skowronka. Wiatr coraz mocniej smaga trawę. Czujesz, jak słońce ogrzewa twoje czoło. Twoje mięśnie są coraz bardziej odprężone. Czujesz, jak mięśnie karku są odprężone. Mięśnie barków są odprężone. Mięśnie pleców są odprężone. Mięśnie pośladków są odprężone. Mięśnie ud są odprężone. Mięśnie podłudzi są odprężone. Twoje ręce są odprężone.
Zatrzymywasz się jeszcze chwilkę na łące. Wpatruj się w niebo. Błękitne. Możesz zauważyć kilka kłębiących się chmurek. Słońce, które przebija się przez trawę. I ptaki unoszące się nad tobą. Czujesz się wspaniale. Wsłuchaj się w ryb przyrody. Poleż jeszcze chwilkę. Popatrz w prawo. Widzisz żółte kwiaty. Popatrz w lewo. Widzisz czerwone kwiaty. Spojrzyj w górę. A tam słońce ciepłe. Zdaje się, możesz uchwycić każdy promień tego słońca. Wyciągnij ręce. Tak, złap te promienie. Przyciągnij je do siebie. One są ciepłe. One cię otaczają. Wstajesz. Wyobraź sobie, wstajesz z łąki. Powoli. Przechadzasz się po zielonej trawie. W oddali widzisz szumiący las. Słuchaj się w ten las. Wychodzimy z łąki, doliczę do trzech, to się obudzisz. Raz. Wychodzimy z łąki. Czujesz, jak twoje podudzie są odprężone. Czujesz, jak twoje uda są odprężone. Czujesz, jak twoje pośladki są odprężone. Czujesz, jak twój kręgosłup jest odprężony. Mięśnie twoich pleców są odprężone. Mięśnie barków są odprężone. Mięśnie twoich rąk są odprężone. Mięśnie szyi są odprężone. Dwa. Coraz bardziej wyczuwasz swoje ciało. Coraz bardziej wyczuwasz, jak twoje mięśnie karku są odprężone. Twoje mięśnie barków są odprężone. Twoje ręce są odprężone. Twoje plecy są odprężone. Twoje uda są odprężone. Twoje podudzia są odprężone. Twoje stopy są odprężone. Powoli budzimy się, ale swobodnie. Trzy.
Możesz już wrócić do nas. Postaraj się jak najbardziej przebudzić. Mam nadzieję, że czujesz się odprężona. Mam nadzieję, że nie zasnęliście tak jak Justyna, ale mam nadzieję, kochani, że jak najbardziej przy takiej muzyczce, przy takim odprężeniu macie prawo zasnąć jak najbardziej. Proszę jeszcze muzyczkę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o muzykę relaksacyjną, jesteście w stanie na pewno znaleźć ją na wszelkich portalach. Ja gwarantuję, że część z Was, jak się wsłucha przede wszystkim w głos, na pewno zaśnie. Nie jest to nic, naprawdę nic złego. To nie było złe. najważniejsze, aby się poddać temu. Poddać, wyrzucić wszelkie troski, wyrzucić każdy smutek. Przede wszystkim wsłuchać się w głos, słuchać się w muzykę, słuchać się w rytm, przede wszystkim w rytm muzyki, ja swojego ciała. Zależałam. Tak jest. Oczywiście za dzisiejsze zajęcie jak najbardziej dziękuję i liczę na to, że dacie nam znać, jak się czuliście po takiej sesji, a może chcecie coś innego, może chcecie coś więcej. Ja chcę drugą sesję teraz. Dobrze, to ja jeszcze nie robię drugą sesję, a Wam dziękuję.